Pułapka myślenia numer 5. Błąd kosztów poniesionych. Zainwestowałeś 2000 zł w akcje jakiejś spółki. Po jakimś czasie notowania spółki są gorsze, akcje tanieją i przynoszą ci straty i są teraz warte tylko 1600 zł. Nie możesz pogodzić się ze stratą, więc uśredniasz w dół i inwestujesz kolejne 2000 zł, dokupując więcej tańszych akcji. Sumując, powinny być warte 3600 zł, ale one znów lecą w dół i cały twój pakiet wart jest tylko 3100 zł, a włożyłeś już w tą inwestycję 4000 zł oszczędności. Dalej nie godzisz się ze stratą i skupujesz jeszcze tańsze akcje, aby wyjść wreszcie na swoje. Tymczasem mogłeś kolejne pieniądze przeznaczyć na zakup akcji innej spółki i dokonać lepszej, wreszcie zyskownej inwestycji. To błąd kosztów poniesionych, pchacie do ciągłego pakowania się w akcje pierwszej spółki.